Jako uczestnik cieszę się, że mogę porozmawiać z tak szerokim gronem prawników z całej Polski. Tak naprawdę myślę, że to jest jedyne wydarzenie w Polsce, które zasługuje na uwagę prawnika poza konferencjami branżowymi. Prawnicy spotykają się i wspólnie dyskutują o różnych problemach, również problemach rozwojowych, również problemach zarządzania kancelarią, również problemach zmagania się z coraz trudniejszym rynkiem. To jest w większej skali ta sama idea, która przyświeca Legal Market Day. W związku z tym uważam pomysł za bardzo dobry i wspieramy jego realizację. Jak budować, jak się rozwijać, jak podnosić wartość swoich usług, swoich firm, nas samych, w jednocześnie wzrastającej konkurencji. Także bardzo dziękuję za to, że to robicie. Dziękuję, że zostałem zaproszony i czekam na więcej. Uważam, że organizatorzy, czyli panowie, trafnie dobraliście te tematy. One będą uderzają w najważniejsze wyzwania dla branży prawniczej, z którymi ona się mierzy, więc takie wyzwania jak konkurencyjność, jak kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa danych. Wszystkie te prelekcje, które się odbywają, są w punkt trafione, więc w tym sensie uważam, że dla nas, jako dla prawników, poważnie myśli o rozwoju swojego biznesu, powinien poważnie myśleć o dobrym marketingu i o tym, żeby rozumieć rynek, a takie konferencje pomagają zrozumieć rynek. Duże wrażenie zrobiła też na mnie liczba osób, bo widać, że impreza tętni życiem. Jest sporo ludzi, wszyscy są bardzo zainteresowani prelekcjami, mówią o tym w kuluarach, także robi duże wrażenie. Super. Jak dotrzeć do niego w jakiś innowacyjny i nieznany do tej pory sposób? Dotykały na pewno różnych aspektów pracy prawnika, funkcjonowania kancelarii. Cenne było też to, że można było poznać punkt widzenia osób, które prowadzą kancelarię z dużym sukcesem przez kilkanaście i kilkadziesiąt nawet lat w przypadku SKS-u. Fajnie, że to są krótkie prelekcje, bo zdąży prelegent coś przekazać, a jednocześnie my się nie znudzimy. I fajnie, że można sobie wybierać, bo dzięki temu w tym krótkim czasie jest dwa razy więcej. Mam nadzieję, że prelekcje będą równie ciekawe i zaskoczycie nas czymś nowym oczywiście.